Długo szukałem aparatu, który klimatem zdjęć nawiązywałby do fotografii analogowej i nie kosztowałby fortuny już na wejściu. Wreszcie znalazłem model, który łączy w sobie wszystko, czego fotograf może oczekiwać. Niską cenę, genialny obrazek i wygląd retro. Panie i panowie, przed nami spotkanie z aparatem Fujifilm X-T1 i aż trudno uwierzyć, że ten aparat miał swoją premierę w 2014 roku. Nostalgia, jaką czuć podczas fotografowania tym aparatem, to wynik połączenia kilku cech składowych. Pierwszym z nich jest niewątpliwie unikatowa matryca X-Trans 2, a drugim składnikiem są symulatory filmów negatywowych, w tym ceniony przez wszystkich fotografów Classic Chrome, dający specyficzny kontrast i miękkie kolory. Zacznijmy jednak od początku. To, że starsze modele Fujifilm są teraz w cenie i są rozchwytywane przez fotografów, chyba każdy widzi. Przez ostatnie lata niektóre modele Fujifilm zdrożały nawet o 30% i mówimy tutaj o rynku aparatów używanych. Szczególnym kuriozum są ceny serii X100, która jest lansowana na TikToku, szczególnie ten najnowszy model X100V. A z Fujifilm X-T1, który generuje podobne rezultaty, jeśli nawet nie lepsze, stała się dziwna sprawa. Kosztuje naprawdę fajne pieniądze na aukcjach. Ja swój model znalazłem w komisie fotoformy za 1200 zł i moim zdaniem wygląda jak nowy, jest naprawdę w bardzo fajnym stanie. X-T1, w przeciwieństwie do tej serii, o której mówiłem, tej mega drogiej X-100, ma dodatkowo fajną opcję, że możemy zmieniać obiektywy, czyli żonglować ogniskowymi, czego w X100 nie można robić. XT to taka seria, która w tej chwili składa się z 5 modeli. XT1 to jest pierwszy z tej całej rodziny. Dziś mamy model XT5. Natomiast cała rodzina jest w bardzo podobny sposób zaprojektowana, czyli jest to taki wygląd retro, ale nawiązujący do tego, jak wyglądały lustrzanki, czyli mamy tutaj obiektyw i wizjer położone na jednej linii, czyli właściwie jak patrzymy, no to tak przykładamy aparat tak jak w lustrzankach, nie jak w innych tych takich modnych Fujifilm z boku, których to wygląd nawiązuje do aparatów dalmierzowych. I mamy też oczywiście całą serię kontrolek, takich tutaj pokręteł, które regulują i czas otwarcia przysłony, i ISO, i korekcję ekspozycji. Także wszystko, co się tyczy takiej obsługi aparatu z zewnątrz, możemy wykonać i w związku z tym ten wygląd po prostu idealnie pasuje do tego, jak wyglądały aparaty analogowe. W związku z tym też otrzymuje się bardzo dużo pytań, co to za aparat, gdy ludzie nie widzą, że tutaj jeszcze jest położony ekranik LCD. Zaraz o nim opowiemy. Ja oczywiście ten aparat postanowiłem sparować z obiektywem manualnym, to jest Voigtlander Nocton 23 mm ze światłem 1.2. I oczywiście pytacie pewnie w swoich głowach, jak to jest wykorzystywać obiektyw manualny, gdzie ten aparat przecież ma autofokus, po co to robić. Ale w X-T1 mamy taką funkcję focus peaking, czyli mamy pełen podgląd tego, gdzie podąża nasza głębia ostrości, więc ustawianie manualne nie jest tutaj żadnym problemem. Chyba kiedyś też zrobimy jakiś osobny film na tym kanale o takich obiektywach. Tak zupełnie przy okazji, jeżeli ktoś nie chce się bawić obiektywem manualnym, to nie ma sprawy. Fujifilm X-T1 warto wówczas sparować z obiektywami z autofokusem. Tutaj polecam wybór takich obiektywów, które pojawiły się w tamtej epoce, czyli mówimy tutaj o obiektywach Fujinon XF 18 mm ze światłem 2.0 i 35 mm ze światłem 1.4, lub jeśli ktoś szuka takiego rozwiązania w wersji budżetowej, warto poszukać obiektywu XC 35 mm ze światłem 2.0, wówczas taki cały zestaw aparatów z obiektywem będzie naprawdę w przystępnej cenie. Wspomniałem wcześniej o nostalgii bijącej ze zdjęć generowanych przez ten aparat, ale nie przypomniałem, że ideą symulacji negatywów Fujifilm jest to, że możemy pracować w tym aparacie operując na JPEG-ach, czyli de facto nie musimy obrabiać naszych fotografii, możemy je drukować czy też dzielić się nimi prosto z puszki aparatu, co naprawdę zaoszczędza wiele godzin podczas obróbki i efekty są często o niebo lepsze niż te, które widzimy na fotografiach, nad którymi fotografowie spędzili dużo czasu w obróbce. Oczywiście swoje robi pewnie też efekt używania matrycy z 2014 roku i ten taki wygląd troszeczkę retro. Natomiast muszę tutaj dodać, że matryca X-Trans 2 to jest taka druga generacja matryc, nad którymi pracuje tylko Fujifilm, ich własny dział, w przeciwieństwie do
innych producentów, czy też do większości producentów aparatów, firma Fujifilm de facto sama pracuje nad swoimi sensorami. I tutaj taką informacją, którą warto zapamiętać, jest to, że te matryce nie muszą mieć filtra dolnoprzepustowego, który ogranicza w pewien sposób ostrość zdjęć, czy też ich taką wyraźność. I chodzi tutaj o to, w jaki sposób te matryce są zbudowane. Dzisiaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, kiedyś na pewno na tym kanale zrobimy sobie osobny film na ten temat. Natomiast tutaj wszystko opiera się na doświadczeniu, które Fujifilm ma z czasów produkcji filmów negatywowych, tych 80 lat pracy nad kolorem, które widzimy tutaj na tych zdjęciach, które robimy sobie aparatem Fuji X-T1 czy też innymi modelami. Wspomnijmy jeszcze o kilku cechach, które są charakterystyczne dla tego modelu. Mamy tutaj korpus bardzo dobrze uszczelniony, czyli może być to kompan do wielu wypraw, w których niestraszne będą nam trudne warunki typu wilgoć i kurz. Kontrolki, które mamy tutaj zamieszczone na aparacie, one pozwalają operować aparatem bez konieczności grzebania w menu, bez konieczności włączania aparatu. W związku z tym ten akumulator, który znajduje się w aparacie, nie zużywa się tak szybko jak w przypadku tych aparatów, w których cała obsługa odbywa się wewnątrz i elektronicznie. I wspomniałem wcześniej, że Fujifilm X-T1 ma też swoje charakterystyczne funkcje. Tutaj pod pokrętłem ISO mamy takie pokrętło, które właściwie służy do tego, żeby regulować sobie albo fotografowanie w serii, albo fotografowanie w trybie pojedynczym. Jest też taka opcja mozaiki, która pozwala nam zrobić taki efekt wewnątrz aparatu, który nazywamy podwójną ekspozycją. Jest to bardzo proste rozwiązanie. Tutaj mamy nawet opcję powtórzenia tego drugiego zdjęcia, jeżeli ten efekt, który zrobiliśmy, nie podoba nam się, więc tutaj też jest możliwość fotografowania w sposób kreatywny. Kupując oczywiście takiego klasyka jak X-T1, nie oczekujemy tutaj jakichś nie wiadomo jakich specyfikacji, które by na pewno mogły jakoś rywalizować ze współczesnymi bezlusterkowcami. Natomiast warto powiedzieć, że mamy tutaj matrycę o rozdzielczości 16 milionów pikseli, 8 klatek na sekundę. Wizjer o rozdzielczości 2,3 miliona punktów, uchylny ekranik LCD oraz autofokus, który nie tylko opiera się na detekcji kontrastu, ale też posiada opcję detekcji fazy, czyli coś, co fotografowie lubią, dlatego że często działa o wiele szybciej niż ten oparty o kontrast. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego wybrałem akurat ten model, kiedy mam znacznie nowocześniejsze aparaty, na których pracuję codziennie i wykonuję komercyjne zlecenia, to właśnie po to, żeby troszeczkę zwolnić, po to, żeby ta moja osobista fotografia gdzieś nabrała jakiegoś sensu poprzez rozważanie tego, w jaki sposób fotografuję. Być może właśnie nie poprzez ilość zdjęć, ale jakieś zastanowienie się nad tymi zdjęciami. Poza tym też fajnie pracować z dobrze zaprojektowanym aparatem, z którym przyjemnie się obcuje. Przede wszystkim ten aparat jest mały, poręczny, lekki. Oczywiście ta wielkość korpusu może być dla kogoś też minusem, natomiast w przypadku zdjęć, które robię, które gdzieś tam się dzieją na takiej przestrzeni rodzinnej, no to mały sprzęt naprawdę daje radę. Ale tym, co ma fundamentalne znaczenie, jest oczywiście jakość obrazka, ten taki klimat specyficzny, który czuć, kiedy patrzy się na zdjęcia zrobione właśnie tym aparatem. I oczywiście w dzisiejszych warunkach ta cena, za którą można X-T1 wyhaczyć w komisie czy też na aukcjach, jest takim naprawdę punktem wartym zastanowienia. Myślę, że to jest ten aparat, który może wielu początkujących fotografów wprowadzić w świat takich korpusów profesjonalnych, w których wszystkie ustawienia są na zewnątrz, które pozwalają nauczyć się kontrolę nad wszystkimi najważniejszymi parametrami fotografii. Właśnie X-T1 może być taką furtką, a dla takich fotografów, którzy są zmęczeni troszeczkę fotografowaniem tymi wszystko mającymi aparatami, X-T1 będzie też takim rodzajem pokuty, ale w takim przyjemnym rozumieniu, żeby się troszeczkę cofnąć i do tych takich podstaw i zastanowić się nad tym, co te zdjęcia mają sobą przedstawiać, co ma być esencją tej naszej fotografii. W komentarzach proszę dajcie znać, jakie jest wasze doświadczenie we współpracy ze starszymi modelami aparatów, z których być może korzystacie właśnie w tej chwili i który z tych modeli jest waszym
ulubionym jak do tej pory. Dzięki serdeczne za uwagę. Jacek Siwko, niezłeaparaty.pl i jak zwykle życzę wszystkim niezłych zdjęć.